Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inny jak Kod no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o evencie w sezonie drugim. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku ponownie poruszymy sobie temat nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym oraz eventu, który pojawi się zaraz po jego wprowadzeniu do gry, bo w internecie co chwilę pojawia się coraz to więcej ciekawych informacji, a co ciekawe informacje to są od dyrektora Fortnite'a, który ostatnio coś nam zdradził. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodiku migao2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, 50% oglądających tego jeszcze nie robi no i szczelcie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie nam, no my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy to jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Vdolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przypadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Vdolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać standardowo trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba dzwonem na kanale i kod Miga 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem. Podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, powolnymi krokami zbliżamy się do zakończenia tego obecnego nam sezonu pierwszego w rozdziale czwartym, który był pełen mega ciekawych wydarzeń, zmian oraz nowości, i w zamian tego dostaniemy długo wyczekiwany przez chyba wszystkich graczy nowy sezon drugi. Wraz z jego dodaniem do gry gracze, jak sami dobrze wiecie, dostaną całkowicie nowy karnet bojowy z nowymi skinami, mnóstwo zmian na wyspie, w tym co ciekawe ogrom zmian fabularnych, a do tego dostaną event na żywo, i to właśnie jego temat poruszymy. Sobie. Na dzisiejszym odcinku, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w ostatnich dniach, mimo tego, że w grze nie pojawiły się nowe zadania zaprzysiężonych, a w plikach gry po aktualizacji pojawiło się bardzo mało nowości, gracze i tak otrzymali ciekawą informację na jego temat. Zanim jednak do niej przejdziemy, przypomnę tutaj dla każdej jednej osoby, że w tym obecnym nam sezonie pierwszym na 99% eventu nie będzie i wiemy to dlatego, że sezon startuje w środku tygodnia, a do tego w plikach gry nie ma żadnych wzmianek na jego temat. Dlatego też nie nastawiajcie się na to, że event będzie w tym sezonie, bo najprawdopodobniej będzie on dopiero w sezonie drugim na samie koniec i mówię o tym tutaj, ponieważ mimo tego, że wspominam o tym na każdym filmie, cały czas mnie o to pytacie w komentarzach i na moich live'ach. Teraz jednak przejdziemy sobie już do naszego głównego tematu tego filmu, czyli eventu na nowy sezon drugi, no i co ciekawe informacja, o której dzisiaj sobie powiemy, pochodzi od dyrektora Fortnite, którego bardzo dobrze znacie i który jest znany z podpowiedzi na temat eventów i nowych sezonów. Przeważnie robi to za pomocą zmiany swojej lokalizacji na Twitterze lub zmiany swojego tła na profilu i co ciekawe, taka zmiana pojawiła się kilka dni temu na jego koncie na Twitterze i głównie mowa tutaj o jego banerze w tle oraz oczywiście o jego lokalizacji. Na obecną chwilę, w której oglądacie ten odcinek, jego profil prezentuje się w taki oto sposób i na to została nałożona grafika przedstawiająca fragment zapowiedzi tego sezonu, czyli wyspę, postacie i tak dalej, lecz ważniejsza jest jego oczywiście lokalizacja. Jeżeli sobie ją obecnie sprawdzimy, to wskazuje ona na to, że dyrektor ten jest obecnie w rzeczywistości 16 i jest to kolejna nowa rzeczywistość, którą poznali gracze w ostatnich miesiącach, bo podobne informacje dawał on przed startem obecnego rozdziału czwartego. Teraz w tle możecie zobaczyć post pewnego likera, który zabrał wszystkie rzeczywistości o ok których pisał ten dyrektor, i jest tam rzeczywistość 153, rzeczywistość 602, rzeczywistość 651 oraz 714 i ta nowa rzeczywistość to oczywiście 16. Są to wszystkie do tej pory rzeczywistości, które gracze zdążyli poznać od końcówki rozdziału trzeciego aż po dzień dzisiejszy, i w tym momencie pojawia się jedno bardzo ważne pytanie, co dokładnie chce nam przekazać dyrektor tymi zmianami lokalizacji. No i tutaj z pomocą przyszedł dla nas ten sam liker, który chwilę temu przedstawił nam jakie rzeczywistości ogólnie przewijały się przez jego profil i dał on znać, że może być to kolejna rzeczywistość, która dołączy do nowej Wyspy. Oczywiście tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że nie jest to potwierdzone w 100%, ponieważ jest to tylko i wyłącznie teoria o co może dokładnie chodzić, lecz jak dał nam znać w innym poście, wyspa składa się obecnie z trzech rzeczywistości i chodzi tutaj oczywiście o biomy na wyspie. A dokładniej, pierwsza rzeczywistość to teren łąki, druga rzeczywistość to teren mroźnego biomu, oraz ostatnia rzeczywistość to przysięga, i dalej dał znać, że były jeszcze dwie rzeczywistości, które miały trafić, ale jeszcze tutaj nie trafiły. Czyli głównie chodzi w tej teorii o to, że ta rzeczywistość z numerem 16 zostanie dołączona do tej obecnej wyspy Fort. Fortnite zaraz po starcie nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym i wyjaśniałoby to wtedy dlaczego wyspa była taka mała, lecz jest jeszcze jedna druga teoria. Ta druga teoria, która pojawiła się na Twitterze, mówi nam o tym, że rzeczywistość 16, o której wspomina dyrektor Fortnite, a, to rzeczywistość, w której obecnie znajduje się Tosia, żeby uratować naukowca i resztę siódemki, i jest ona po drugiej stronie bramy szczeliny. Oznaczałoby to jednocześnie, że rzeczywistość 16 to ta, z której pochodzi bezkształtny obserwator, i sama ta nowa rzeczywistość zostałaby nam ujawniona albo po najbliższej aktualizacji 28 lutego, albo dopiero po starcie tego nowego sezonu drugiego. No i teoretycznie ta druga teoria ma większy sens, ponieważ sama Brama Szczeliny ma służyć do przemieszczania się pomiędzy rzeczywistościami... ...a my gracze budujemy ją od samego początku obecnego sezonu, tak aby bezkształtny obserwator dostał się na tą obecną wyspę. Dodam tutaj dla tych, którzy nie za bardzo zagłębiali się w fabułę obecnego sezonu, to bezkształtny obserwator to ta tak zwana nicość... ...do której była mowa na sam koniec rozdziału trzeciego, przynajmniej to ustalili gracze i wszystko na to obecnie wskazuje. Do tego wszystkiego wiemy, że Brama Szczeliny jest już gotowa do użycia i teraz tylko się ładuje... A po ostatniej aktualizacji 23.40 w plikach gry pojawił się plik dźwiękowy bramy szczeliny, który wskazuje, że brama będzie wytwarzała impulsy. Temat ten bardzo dokładnie i szczegółowo omówiliśmy sobie na filmie, który ma tytuł Event Startuje i polecam wam go zobaczyć, żeby wiedzieć o co tutaj dokładnie chodzi, bo jest to bardzo ważny temat i mega długi, żeby znać te wszystkie szczegóły. Zmiana na jego profilu na pewno nie jest przypadkowa i z tą rzeczywistością 16 na pewno będzie większe rozwinięcie w późniejszym czasie, lecz o co dokładnie z nią chodzi, tego jak sami wiecie, nie wiemy i ciężko jest cokolwiek tutaj ustalić. Obydwie teorie, jak sami mogliście usłyszeć, brzmią naprawdę wiarygodnie i ciężko jest tutaj cokolwiek do nich dodać, bo dodatkowych informacji w tym temacie nie mamy i obecnie pozostało nam oczekiwanie na kolejne informacje od samego Fortnite'a. Tak jak właśnie wam wspomniałem kilka dni temu na innym filmie odnośnie eventu, gracze na obecną chwilę mają za dużo takich małych informacji, które bardzo mocno mieszają wszystkie dotychczasowe teorie i ciężko jest ułożyć cokolwiek sensownego. Z jednej strony teoria odnośnie, że jest to rzeczywistość, która jest po drugiej stronie bramy szczeliny, brzmi bardzo dobrze i są na to dobre argumenty, lecz ta druga teoria z Dołączeniem nowej części wyspy do tej teraz również ma jakiś tam sens. Nam wszystkim obecnie pozostały dwie opcje: albo pojawi się jakaś ciekawa informacja zaraz po starcie tej aktualizacji 28 lutego, bo pojawi się wtedy ostatnia część zadań zaprzysiężonych, albo więcej szczegółów dostaniemy dopiero w kolejnym sezonie drugim. Ja sam osobiście stawiam, że więcej szczegółów dostaniemy jeszcze w tym sezonie, ponieważ Fortnite będzie musiał rozwinąć jakąś tą fabułę i wprowadzić nas nawet tak dyskretnie do nowego sezonu drugiego i same zadania muszą zdradzić kolejne szczegóły. Tak więc te zadania, które będą za lekko po nad tydzień powinna zdradzić nam więcej szczegółów na ten temat i może wtedy dowiemy się o co dokładnie chodzi z bramą szczeliny tosią siódemką zaprzysiążonymi bezkształtnym i tą nową rzeczywistością 16 Dodam też że już jutro w grze powinna i tutaj podkreślam powinna pojawić się nowa aktualizacja zawartości około godziny 15:00 po południu i po tej aktualizacji zawartości gracze może też dostaną jakieś szczegóły na ten temat lecz tego jeszcze nie wiemy Nie wiadomo do końca czy będzie w ogóle ta aktualizacja bo w tym tygodniu nie ma żadnych takich dużych wydarzeń i tak naprawdę nie potrzeba w tym tygodniu aktualizacji bo w grze nie ma błędów Lecz jest tylko kilka plików, które są zaszyfrowane. To właśnie one mogą stać odszyfrowane po tej aktualizacji, i może wtedy pojawi się jakaś ważna i kluczowa informacja dla graczy, która wyjaśni kilka ostatnich teorii na temat eventu oraz samego nowego sezonu drugiego, który jest mega tajemniczy. Wy teraz jednak skupcie się na tej rzeczywistości 16 oraz na samych zadaniach, które pojawią się w grze za niecały tydzień, bo od tamtego momentu większość rzeczy, o których wspomniałem wam na dzisiejszym filmie, się rozwiąże, i może wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Znając życie, wszystko i tak będzie wyglądało całkowicie inaczej niż my zakładamy, bo za od to są bardzo ciężkie do odszyfrowania, co wiemy z poprzednich nam sezonów i oczywiście rozdziałów. Tego nie wiemy, lecz jeżeli pojawi się coś ciekawego w temacie eventu, zaprzysiężonych fabuły sezonu drugiego lub nawet samego sezonu drugiego, to od razu postaram Was się o tym poinformować na jakimś kolejnym odcinku na kanale, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, bo filmy pojawiają się tutaj dosłownie każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców tego statkie moje filmy, pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i short'ców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19, no i nie zapomnijcie wpisać kodziku dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o kolejnych informacjach na temat eventu w sezonie drugim i o co według was chodzi z tą nową rzeczywistością 16, bo teraz dostajemy coraz więcej informacji, a sezon drugi jest już za rogiem, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live'ie około godziny 21. Yo!